Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Armored Warfare. Jest to mój pierwszy odcinek od czasu wystartowania otwartej bety. Pierwszy mój odcinek właśnie z tej gry. Jakoś tak się złożyło, że nie było czasu wcześniej nagrać jakiegokolwiek materiału z tej otwartej bety. No ale ta beta w końcu jest, dzisiaj była łatka, jeszcze dodatkowo teraz grę mamy w wersji, jeżeli się nie mylę, kurde, 0.10, coś koło tego. No i tam jakieś zmiany nadeszły, właściwie to szczerze powiedziawszy nie będę się wypowiadał, jakie to są zmiany, bo nie miałem czasu poczytać konkretnie, o co chodzi w tych zmianach, w tej łatce. Jakieś tam problemy popoprawiane, są kilka rzeczy dodanych zostało. No ale my się dzisiaj zajmiemy właściwie tym czołgiem, czyli obiektem 155, czyli czołgiem, który został dany w prezencie za udział w zamkniętej becie oraz za udział w stres teście. Dodatkowo jeszcze tam było 7 dni konta premium, z którego ja szczerze powiedziawszy kompletnie nie skorzystałem, ponieważ wszedłem do gry, odebrałem to konto premium, ten prezent i potem właściwie nie grałem, bo nie miałem na to czasu. Tak, na pewno możemy zajrzeć sobie tutaj do bazy, to jest rzecz, której nie mogłem pokazać w tej zamkniętej becie, ponieważ była ona jeszcze niedostępna. Teraz jest już dostępna, tak wygląda nasza baza. No i mamy tutaj kilka budynków, akademię, którą właśnie ulepszam na poziom drugi. I nie wiem, co ona tam daje, ale jakiś akademia chyba daje jakieś punkty doświadczenia dla... Chwila, koszary co dają? Punkty doświadczenia dla załogi. Lądowisko dla helikopterów, zdobytej waluty 1%, lotnisko, sprzęt 2% mniej. Tutaj mamy posterunek obserwacyjny, konto premium obniża koszt. Garaż, z tego co wiem, obniża koszty naprawy pojazdów. Centrum dowodzenia dodaje nam punkty doświadczenia dla dowódcy. A akademia, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Skoro koszary dają punkty doświadczenia załogi, to może akademia daje punkty doświadczenia ogólne. No nie pamiętam niestety, nie pamiętam. W każdym razie tak wygląda nasza baza. Te budynki prawdopodobnie pomimo zwiększenia poziomu nie zmieniają swojego wyglądu. Jak widzicie, koszary mam na drugim poziomie i z tego co wiem, to wyglądały tak samo na pierwszym poziomie. Dobra, no ale my przejdźmy może już tak do bitwy bardziej, czyli do obiekta 155, którego zaraz sobie weźmiemy do bitwy. Jeszcze tylko rzucę okiem na ustawienia graficzne, czy coś da się tutaj zmienić, ponieważ... O, mam nadzieję, że nie wybuchnie mi komputer w tym momencie. Ustawienia, czy... O Jezu, ale spadek klatek się zrobił nagle. Antyaliasing, nie da się nic lepszego zrobić, szkoda. Bo niestety, ale krawędzie wyglądają niezbyt ciekawie w tej grze. Dobra. No ale na tym ultra ta gra wygląda trochę lepiej. Przejdźmy do obiekta. Statystyki jego. Penetracja 219-256 uszkodzeń. Punkty życia to 990, prędkość 48 km. Cóż tu mamy jeszcze? Współczynnik kamuflażu 0,10, depresja armaty minus 6. No nie jest ona zbyt wielka. No pancerzenie. Bardzo ciekawe tutaj mamy fajnie podane te wartości. Kadłub 120 z przodu, wieża 205 z przodu, boczki 130 na wieży, 80 na kadłubie i po 60 z tyłu, zarówno na wieży i zarówno na kadłubie. Pociski jakie tutaj mamy to
podkalibrowe, pocisk pełnokalibrowy z odrzucanym sabotem, a drugi to hity. Ja tutaj mam załadowaną modyfikację, osłonę termiczną, która skraca, przepraszam, czas przeładowania o 6%. No i standardowo tam naprawiarka i te duperele. Wejdźmy do bitwy, zobaczymy, co uda się ugrać tym czołgiem. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba czekać zbyt długo na bitwę. Jako, że pora nie jest zbyt wczesna, no to tych czołgów zapewne jest mniej, kurczę, w kolejce. Aczkolwiek widzę, że te tiery trzecie, czwarte to póki co są te najbardziej popularne i sporo tych czołgów tutaj jest. No, już dołączamy do sesji, także całkiem fajnie, szybciutko, zgrabniutko to poszło. Gorące piaski na czwóreczki rzuciło. To całkiem, wydaje mi się, jest w porządku. Losowanie. Fajna rzecz. Podobno matchmaking w tej grze to plus minus jeden tier. Czyli no wyżej niż na te czwarte tiery rzucić mnie nie mogło. Co mnie bardzo cieszy. Bo w WoCie wiecie, jak to jest. Wkurzające to bywa, że niestety, ale rzuca plus minus dwa, czasem nawet bardziej. No i tak się prezentuje obiekt 155 w bitwie. Mapka wygląda też całkiem nieźle. Zaraz zobaczymy, póki co 50 klatek to jest na sekundę. Czy jak się bitwa zacznie, to czy nie będzie jakiegoś spadku? No, trochę, kurde, jest spadek. Ale wydaje mi się, że i tak popracowali nad optymalizacją tej gry i ona naprawdę chodzi dużo lepiej niż wcześniej. Wiem, że jak ją załączyłem po raz pierwszy, to miałem problem w ogóle. Musiałem zmniejszyć na średnie ustawienia, a potem nagle na ultra ustawiłem i chodziło w tych płynnych 60 klatkach. Teraz to jest około 50, ale też jest to płynne 50. Spójrzmy, czy jego tam nie widzę. Oj, nikogo tutaj nie widać niestety. No to ciśniemy do przodu. Przepieprzymy się tutaj przez wodę. Ale wyjedziesz, co? No, ja myślę. Oj, 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 oj. Zostałem wykryty. Ciekawe, przez kogo? Ciąga artyleria. Pięknie. Udało mi się uniknąć. Tam dragona. Gdzie on jest? Jest. Ale niestety działa, nie opuszczę tak nisko. Staniemy tak dosyć ryzykownie tutaj na tej górce. Dlaczego ja tam tego? Tam mam ostrzał. Ale to tak, kurde, sam skraj wieży widać. Wow! I to spójrzcie. Pierwszy strzał oddany i od razu, kurde, frag. Nieźle. Tam stoją gdzieś. Niestety jak mi nikt nie pomoże poświecić, to nic tutaj nie uczynimy. Jest. Sam sobie poświeciłem teraz. Trochę skontujemy pancerz. Tam cały czas stoją. No. Nie wiem, czy warto blinda strzelić.
Kurde, no jestem na pierwszej linii, więc... Jestem wykryty po raz kolejny. Dobra, ci poszedł. Nie no, kiepsko, kurde, że... Nic się tu nie świeci. Spróbujemy objechać ten magazyn. Ciąga artyleria. Cudownie. Dostałem. Niestety. Znowu dostałem. Tamtego. Nie, on stoi za kamieniem. Kurde, nic mi nie świeci, wiecie? To jest największy problem. W tym momencie, że sam sobie nie potrafię poświecić. Nikt inny też mi nie świeci. Tam ktoś stoi, to jest więcej niż pewne. Że za tym kamieniem ktoś tam jest, tym BMP-1. Ciąga artyleria. Wow. No łoi mnie nieźle ta arta. Patrzcie, znowu dostałem. Zaraz mnie złoi chyba całkowicie. To jest M109 i goździk w przeciwnej drużynie. Także no dwie artylerie. Ja sobie naprawię tę gąsienicę. Dzięki temu trochę szybciej pojadę. Spróbujemy podjechać do tego BMP. O ile on tu jeszcze jest. Zawołamy pomocy. No, teoretycznie on był tu. Ale czy on tu nadal jest? No, musiałbym mieć zajebiste kamo, żeby tu stać nadal. Właśnie, nikogo tu nie ma. Artyleria jest na A6. Jest i ten BMP. Ach, niestety uderzył ten mój pocisk w budynek, który tam stał. Nic tu nie zdziała prawdopodobnie. Nic, to ciśniemy w przód. Myślę, że nawet pokuszę się, aby tu mostem pojechać. Żeby już nie... Jest artyleria. Ale chyba nie uda mi się tak dojechać, żeby ją jeszcze dziabnąć. Schowała się za budynkiem. Ale w piach ją wsadzili. Tu jeszcze ten dragon jest. Powinienem go objechać jakoś od tyłu albo od boku. Kurde, no fajnie, że oddałem jeden strzał i zrobiłem fraga. Ale jednak fajnie byłoby, no, zdziałać coś więcej w tej grze, aniżeli... Dostał. Jeszcze jeden strzał. Ajajaj. To był auto-aim, słuchajcie. To był auto-aim.
To chyba po mojej asyście poszło. Gdzieś ten dragon jest. Tam gdzieś przede mną był goździk. Dobra, no to został jeszcze tylko ten goździk. Goździka muszę... Chciałbym stłuc jeszcze na kwaśne jabłko. Z tego względu, że ten gnojek mi życie uprzykrzył. Drobinka. No chodź tu, dzióbeczku, chodź tu. Jest wygrana. Poprawili trochę lokalizację, ale widzę, że nadal... wcześniej chyba było napis zwycięstwo, teraz jest wygrana. Ale nadal on się nie mieści w tej grafice. Także nie wyszło im to za bardzo. No ale trudno. Ważne, że ta lokalizacja w ogóle jest, jaka jest, taka jest. Ale te najważniejsze rzeczy po polsku są. Więc no to jest najważniejsze, wydaje mi się. Dobra, co my tutaj mamy? 64 tysiące na czysto zarobione. 1700 punktów doświadczenia uzbierane. Po moim spocie coś tu wpadło. To jest mój spot? Po podświetleniu, tak jest. Tutaj 541 i BMP stóweczka. No, nie za dużo. Ja też niezbyt wiele zrobiłem. 380 tego. Tych punktów uszkodzeń. Także no naprawdę nie za dużo. Ale czołg, kurczę, całkiem przyjemny. Zagrajmy sobie teraz może tym M113, czyli wariatem szybciutkim i z magazynkiem, który... No, te magazynki moim zdaniem nadal są OP troszeczkę. Tak, muszę się napić herbaty, coś mnie gardło zaczyna boleć. Niedobrze. No ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Fajnie, że od przed chwilą oglądałem pierwszy odcinek, który nagrałem z tej gry i fajnie, że zmieniło się oświetlenie w garażu. Wcześniej ten dach był jakiś taki niemal przeźroczysty i strasznie prześwietlone wszystko było w garażu. Teraz te kolory są bardziej takie stonowane i dużo, dużo lepiej to wygląda. No, ale czy wylosuję jakiś... Wylosuje czy nie wylosuje? Bo niby przybywa tych graczy i ubywa. No ale coś nie chce mnie wylosować. O, jest dołączanie do sesji. Super. Super, super, super. Miejmy nadzieję, że rzuci maksymalnie na dwójki, a nie na jakieś trójki. A jakby były same jedynki, to w ogóle miazga. No nie, na dwójeczki. I to całkiem sporo tych dwójek, aczkolwiek mamy przewagę, bo w naszej drużynie jest więcej dwójek. O dwie dwójeczki więcej w mojej drużynie. Także spoczko. Mapka. Mapka wieczna. Wieczna zmarzlina ona się chyba nazywa. Trolololololo i gdzie my jedziemy, co? Gdzie my jedziemy? Ktoś się pytał w którymś odcinku, jak daleko można kamerkę oddalić. Otóż tak można najdalej oddalić. A najbardziej przybliżyć, to wiadomo. Nie wiem, czy to dobry pomysł, aby jechać tutaj prosto tą drogą, prosto w stronę tej rafinerii. No ale jedźmy, jedźmy, zobaczymy, najwyżej gdzieś się tam między tymi górkami ukryje. A może właśnie niezłym pomysłem byłoby pojechać na drugą stronę tam. Najpierw jedziemy może tu do góry. Kurde.
Tam już coś jest, tu na razie nic. A ten LAV 150 tam dojedzie, to na pewno coś wyświeci. Nic. Jest! Słuchajcie, jest. Ta amunicja mi się ładuje. Chyba się jeszcze nie świecę, więc spoko. Ależ rozrzut tych pocisków. No, mocim panowie. Trzeba byłoby to załatwić szybko, bo widzę, że cały team to pojechał w tamtą stronę nam. Cały team nam pojechał w drugą stronę. Aż kurde, oberwałem. Oberwałem i zostało mi tylko 151 hapsa. Także zmykam stąd. Zmykam stąd i... Co, znowu wykryty? Kto mnie wykrył niby? Zmykam stąd, spróbujemy ich trochę zajechać od tyłu może. Jak się nie uda, to trudno. Ojej. Coś tam wlazło w niego. Niezbyt wiele, ale jednak. Krytyczne uszkodzenie nawierzchni, czyli po prostu siadło na gąski. W dziwny sposób to tutaj jest podane. Ja mam pocisków 15. Aj! Udało mu się mnie trafić. No, to było ryzykowne z mojej strony. Ryzykownie wyjechałem. Miałem nadzieję, że ta przednia płyta będzie potrafiła jakoś, nie wiem, odbić ten pocisk. No, jest pod kątem, jeszcze trochę się skątowałem, no ale nie udało się, trudno. Generalnie, no, powinni to wygrać, ale wiecie jak to jest, czasami 3 czołgi potrafią zniszczyć 10. I to potem różnie bywa. Zaczekamy, myślę, zaczekamy, aż ta bitwa się zakończy, bo... No, Patton tu ładnie dokończył jedyneczkę. Któż tutaj ma 5 fragów? M41, wow, 5 fragów, nieźle. Zostały jeszcze 2 czołgi na placu boju. T-54, który tam się zawziął na naszego M113. O, ale koleżko, niestety musisz się ruszać bardziej, jak chcesz pokonać tego T-54. Co ty myślisz? Dobra, LAV poradził sobie z ich M113. Także spoko. Cóż on robi z tym M113, że on go nie potrafi przebić? Bokiem go maczy, tyłem, no to powinien go kurde siekać. Dobra, jest wygrana.
Ciekaw jestem tego M41, który zrobił 5 fragów. Jaki wynik on miał? Na pewno całkiem dobry. No, ładuj się, garażu. Spójrzmy, jak to się prezentuje. No, 11 tysięcy zarobione. Ale widzę, że już odblokowaliśmy możliwość zakupienia Patona oraz Lava 150, także całkiem w porządeczku. Które miejsce? Tutaj 5 fragów, ten M41, no, ale mały damage w sumie. A nie, o, 1500, no nie jest źle, całkiem fajnie w sumie. Na pewno lepiej ode mnie. No i dobrze, no. Mamy go już wyekspionego. Jeszcze sobie spojrzymy tylko tutaj. No tak, hajsy już kupiłem. To. Wszystko ten, gotowe. Czyli wychodzi na to, że na kolejny odcinek mamy dwa nowe pojazdy, czyli Patona 48 i Lav 150. Zapewne w następnym odcinku sobie kupimy je. A możliwe, że jeszcze tym PT-76 pojedziemy. Niestety nie za bardzo przypasował mi ten pojazd. Tym mi się zdecydowanie lepiej gra. Tym niestety słabiej. No ale trzeba przeskoczyć tą jedynkę, bo potem są fajne pojazdy w tym drzewku Szaszkina. Właśnie T-62. Cóż tu jeszcze jest fajne? T90, no wiadomo, tutaj im wyżej to fajne, te brytyjskie czołgi też całkiem fajne są. No i artyleria generalnie tutaj też jest fajna, ten Paladin, Palmaria, dużo dobrego słyszałem o tych pojazdach, także będę do nich dążył. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając w tym odcinku, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.